co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss... Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Znany głos. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Mogę medytować, bo coś brzydka pogoda. No, powiedzmy. Dobra, idziemy dalej. No. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. A, to już wiem, co... Chcesz zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Kiwy tu jest. Cóż, czasami sprawy wymagają poświęceń. A ludzie? Ludzie nawet bardziej niż sprawy. W takim razie może się poświęcisz i wyciągniesz dla mnie tę paczkę. Wygrałaś. Stójcie! Kurde, nie mogłem powiedzieć, nie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łasko. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kubkiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Gdzie jest ta klapa? Tu? Synowi grad. Iha! Te miecze w sumie mogę nosić jeszcze, zanim nie wytworzę sobie nowych. No, w sumie są okej. Okay. Tutaj powinno być wyjście. Zresztą, gdyby nie było Smart, by nas tu nie... On był zielarzem? Na tych ścianach musi być coś, co otwiera jakieś ukryte przejście. Ty gadasz? To chcę. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lochmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na... Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Menge, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą.
Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Moje kurwa. Gdzieś tu, nie? Mam paczkę, jeszcze zobaczymy to. Nie jestem przeciążony, nie. Spoko. Spoko. W sumie zobaczę, ile tam już jest. 58. Będę musiał iść do tej. Krit. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Moczyłem się lubię bez sensu. Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Pokój. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. No. Odzyskałem już całą pamięć. No. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. No. Ktoś mnie wykorzystał? No. Ja. No. Nigdy tak nie uważałem. No. Musimy się pośpieszyć. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Chcesz wryja? Triss, powiedziałaś temu człowiekowi, że jesteś czarodziejką? Oczywiście, jak szukała zlecenia, to od tego zaczęła. Ty jesteś Triss? Wiem, że to nieostrożne, ale w Nowigradzie panuje duża konkurencja. Gdybym powiedziała, że jestem zwykłym szczurołapem, nikt by mnie nie zatrudnił. Przede wszystkim nikt by nie uwierzył, że tak piękna kobieta zajmuje się tępieniem gryzoni. Możecie zaczynać. Triss, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Jesteś kupcem, więc wiesz, na czym polega handel. Oczywiście. Dobra praca, dobra płaca. Połowa z góry, połowa po zakończeniu roboty. Stawiasz wysokie żądania. Jestem wiedźminem i wiem, że ludzie co innego mówią przed, a co innego po wykonaniu zlecenia. W porządku. Macie tu pierwszą ratę. O. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Dobra. Też kasa już jest. Ja się jest. Zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. Wiem, gdzie newralgiczne miejsca mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. O. Szukaj szczelin. Odchodów. Tutaj. A jak już porozkładamy te kadzidła, to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Dobra, tutaj. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Wydaje mi się, że powtykałem to w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. Co się stało? No? No. Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i
pogodzoną. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. Nie wracam do tego. Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Obiecaliśmy sobie pozostać przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie zmieni. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. I dobrze. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam... Też sobie nie odmówię. Od początku coś mi tu śmierdziało. Umówmy się, że twoich przyjaciół tu nie było. Zapłacisz drugą ratę i rozstaniemy się w pokoju. Nie ty będziesz mi stawiał warunki. Nie wtrącaj się. Chcemy tylko czarodziejki. Obawiam się, że będziecie nas musieli wziąć w pakiecie. Geralt! Twoja wola. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Żadne z was, nie wiadomo. Patrzcie, już jeden poszedł. Ale te czary. Wynajął mnie, bo wiedział, że nie będzie musiał mi zapłacić. Co jest, gnoju? Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Jakie zadanie? Nie ma za co. Cieszę się, że mogłem pomóc. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jongher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corinne zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Pójdziemy zrobić te questy, ale... Nie do końca, że tak powiem. O wysoką stawkę. Nie, to musimy do niej iść, żeby mieć te questy chyba. Jak to wygląda? Odszukaj śniączkę w starym domu. Dobra, może zajrzymy do tutaj Triss.
To za chwilkę. No dobrze, to przejdziemy się teraz do domu Triss jeszcze. Przed w ogóle zaczęciem innych questów, bo można tutaj do niej zajrzeć. I wam pokażę na mapie, gdzie to jest. To jest w tym miejscu i tu od razu jakieś zadanie się włączyło. Spoko, co tu jest? Aha. Co się stało? Oni... Co jest? Hej, zaczekaj! Tęsi! O nie! Brać go! Aha. Nie właśnie mu padnie! O, jasny chuj! Możesz jeszcze się poddać. Ale żeś! Mutant zaraz umrze! Ty jesteś mutant? No proszę. Gdzie jest to dziecko? Chyba nigdzie. No dobra, pójdziemy do Triss. Zobaczymy, co ona teraz powie wcześniej, nie? Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam. Żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Dobra, i teraz idziemy chyba do góry, nie? Pamiętacie to. Jakiś tam spirytusik się przyda. Jeszcze wyżej, nie? Kwipunek się zepsuł. Co my tu mamy? To Manticora już gorsza? Też gorsza od tego gryfa. Spoko. Będziemy chodzić tych wiedźmińskich, wiadomo, na zmianę, później wilka. O jest, Triss. Tak, Geralt? Długo jesteś w Nowigradzie? Wystarczająco długo, żeby nauczyć się, jak tu przeżyć i nie dać się złapać. A przedtem gdzie byłaś? Przedtem też jakoś udawało mi się radzić sobie bez twojej pomocy. Co nie znaczy, że nie cieszę się na twój widok. Aha, i tylko tyle. Bywaj. Dobra, to teraz jeszcze nie ma tych wszystkich zadań, ale będziemy sobie robić. Wiadomo, jak się skończy, w moim przypadku. Ale nie będę wam mówił. Kto mnie zna, to pewnie wie, kogo wybiorę w tej serii. I dobra. I tak się zastanawiam, czy iść tutaj na fabułę, czy zrobić sobie te miecze i pierogi. To jest 60 level. 77. Dobra, jeszcze coś tutaj zrobimy mniejszego. Ja bym, wiecie co? Poszedł sobie do Vivaldiego na rynek. Tak. Pójdziemy sobie do Vivaldiego, wygramy sobie kartę i wymienimy sobie kasę. A później najwyżej te miecze i pierogi i dopiero do tej... Ej, co to jest? Skurwiele? Człowiek skurwiela. Ale żeś. Będzie skurwiel i wymiar. To dobra, taki plan. Na razie sobie zrobimy troszkę pobocznych. Nie ma co tak pędzić i ulepszymy sobie sprzęcik. Pukatoriego ewentualnie. Jeszcze 67 nie wbije. No dobra, to później zrobimy fabułę. Dzień dobry. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Jak tam interes? Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? Jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. O, chłopie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące. Zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę.
Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Będę miał trochę hajsu. Pięć tysiaków dostałem? Ej no, serio, pięć tysiaków? Chodź jeszcze do gwincika, chłopie. Czy mogę służyć? Grywasz w gwinta, prawda? Założyłeś to, bo jestem krasnoludem. Pewnie sądzisz ponadto, że znam każdego innego krasnoluda, a po robocie drążę w piwnicy kopalniane szyby. To grywasz czy nie? Grywa. No to dawaj na ring. Zagrajmy w takim razie. Może o unikatową kartę? Czemu nie? Coś mam nowego? O, z Dolblatana. Dobra, niedługo będą już inne talie, nie? Chyba pierwsza będzie Nilfgaardu. Dobra. Zaczynamy. Na razie północą. O, trzy są. Kurde, damy radę, bo mam dwóch szpiegów. Trochę się porywam, bo nie mam ani Geralta, ani Ciri. Triss też jeszcze nie ma. No, spoko. Oj, słabe doszły. Ja cię kręcę. Manekina bym chciał. Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Też mam tu medyczkę. Panoście kart ma świnia. Będzie trzeba tą wygrać. Dobra. No spokojnie. Na pewno ma jakąś pogodę, jak ma 12 kart. I teraz tak, róg bym mógł użyć na górę, a tego na dół. Dobra, to tą partię zrobimy górą. Tak, zrobimy tą partię górą. Później jeszcze medyczką zawołam sobie na koniec. Jest tam mgła, spoko jest. Jak nie mam rozu, no to spoko. Mam wszystko na jedną kartę teraz. Ja spasuję, tak czy tak. Dobra, on będzie chciał tu wygrać. On trochę się wystrzela. Trzy karty. Róg. I co tam masz? Ja to wygram? Nie. Muszę coś na górę postawić. Dobra, to. Ale jaja, ostro było. Czułem porażkę przez chwilę, jak położył ten ulewny deszcz. Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest twoja. Dobrze, nie było tak źle, chłopie. Kto jeszcze może posiadać karty warte uwagi? Na przykład Markiza Serenity. Nie obnosi się z tym. Ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I naprawdę potrafi grać. Ja mam jeszcze słabą talię, bardzo. Markiza. Wesemira dostał. No super. Kurwa, kurwie, ubanie urwie, ale na mieście mówią, że Tasak lubi skórę. Aha, dobra. Ale teraz wiecie co? Już pójdziemy sobie na te miecze i pierogi. Spróbujemy swoich sił. Może być za ciężko, ale to najwyżej pójdziemy na fabułkę.
Zobaczymy.